Choć Dzień Wszystkich Świętych dopiero jutro, to duże nekropolie w regionie już w poniedziałek przeżywały prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy tłumnie wyruszyli na groby, by wykorzystać słoneczny dzień na ostatnie prace porządkowe przy grobach bliskich, kupić znicze i kwiaty i uniknąć tłumów we wtorek. Myśmy i wczoraj były i dzisiaj, bo tu mamy kilka grobów. Ale jutro jeszcze przyjdziemy. Jutro jeszcze przyjdziemy zobaczyć, czy się coś wypaliło, czy nie trzeba wkładów podokładać. Muszę jeździć do Katowic, do Pyskowic, do Gliwic. Także, bo rodzice leżą w Gliwicach, siostra w Pyskowicach. Także ja już nie dam rady tutaj do znajomych przyjechać. Dlatego dzisiaj przyszłam. Wiele osób odwiedziło cmentarze w poniedziałek również z uwagi na zapowiadane utrudnienia i zmiany organizacji ruchu. Kierowcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat mają świadomość, z czym wiąże się przyjeżdżanie w świąteczny dzień samochodem. Większy ruch na pewno jest jutro. Potem policja stoi i wstrzymują, no, kierują tam nas na inne parkingi, nie? Na Dolinę Trzech Stawów, bo tu jest fol. Czyli też podejrzewam więcej czasu schodzi, prawda? Tak. No tak, trzeba dreptać, dźwigać te torby, nie? Zawsze są korki, od strony Tychów jest strasznie daleko, znaczy strasznie długi ten korek, także no woleliśmy dzisiaj. Mówię, jutro na pewno przyjedziemy wieczorem sobie jeszcze zapalić to, co zgasło, także na pewno jeszcze jutro wieczorem odwiedzimy też. No już dzisiaj się spodziewaliśmy, że będzie tłok na cmentarzach, no a jutro to raczej nawet nie będzie gdzie zaparkować, a no i będzie dość ciasno i będzie też niebezpiecznie może na drogach, także woleliśmy załatwić temat dzisiaj i mieć już spokój. I jak się dowiedzieliśmy, wiele osób chciałoby spokój mieć też od przedświątecznych zakupów, za które, jak się okazuje, wcześniej można było zapłacić mniej. Odwiedzający groby dziś przyznali, że tegoroczne ceny znacząco poszły w górę i tylko odpowiednio wczesny zakup pozwolił nie przepłacić za kwiaty czy znicze. No na pewno jest drożej, ale jakoś nie przesadnie drogo. Tym bardziej jak się wcześniej kupuje. No właśnie, chciałam zapytać, czy kupował pan wcześniej? No wiązankę to wcześniej zdecydowanie. Czyli zauważył pan, że jest różnica? Tak, ale w stosunku do zeszłego roku to jest, a tutaj w tej chwili no już się tak nie rozglądam za tym, bo już mam to, co trzeba. Choć wszyscy jednogłośnie przyznają, że cały zakupowy szał to nie najważniejsza część obchodzonego święta zmarłych. Ludzie przychodzą na cmentarze wcześniej również po to, by w dzień skupiający się na zadumie i refleksji nie targać ze sobą ciężkich toreb z wiązankami, a skupić się na tym, co wówczas najistotniejsze. Jak co roku o tej porze cmentarze w całym kraju przeżywają oblężenie. Dlatego to świetny czas dla wielu organizacji czy fundacji, by poprosić tych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich, o wsparcie finansowe. Spotykamy na tych cmentarzach, na których jesteśmy co roku, różne osoby. Te osoby wszystkie łączy jedna cecha, czyli to, że chcą nas wesprzeć. Bardzo często słyszymy słowa otuchy i mocnego wsparcia. I tak w tym roku około 70 wolontariuszy Fundacji Cordis będzie zbierało do puszek pieniądze aż w 6 lokalizacjach, m.in. w Katowicach Janowie, Katowicach Szopienicach czy w Mysłowicach Brzezińce. Pomagać można nie tylko chorym czy umierającym, można również wspierać rewitalizację cmentarnych zabytków. Takie kwestie są od lat praktykowane na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu, jednak w tym roku Towarzystwo Miłośników Bytomia można wesprzeć jedynie przesyłając pieniądze na konto. Zwłaszcza starsi bytomianie to chętnie dają na odnowę nagrobków i jeszcze jak robiliśmy kwestię normalną taką, no to się wypytywali, a który nagrobek będzie odnawiany. A tych z powodzeniem na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu odnowiono w ostatnich latach wiele. Warto pamiętać, że przy szalejącej inflacji czy drożyźnie nawet symboliczna złotówka może pomóc potrzebującym. Ze sporymi zmianami w organizacji ruchu muszą liczyć się mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy okazji 1 listopada. Działania pod kryptonimem Wszystkich Świętych Śląska Policja prowadzi do 2 listopada włącznie, a tylko w miniony weekend na drogach województwa odnotowano ponad 400 kolizji i 17 wypadków. Zginęły 2 osoby, dlatego policja przypomina, że patroli w tych dniach będzie znacznie więcej. Policjanci skupiają się głównie na pomocy i na udrażnianiu głównych ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w pobliżu nekropolii, więc najbliższe kolejne 3 dni to wzmocnienie jeszcze bardziej ilości funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w okolicach nekropolii, a policja apeluje, aby nie jeździć na pamięć, aby stosować się do
nowych oznakowań, które są wprowadzone, objazdów na czas właśnie Wszystkich Świętych. W miejscach najbardziej obleganych przy cmentarzach stanęło wiele znaków zakazu wjazdu czy zatrzymywania pojazdu. Miasta i gminy wyznaczyły również specjalne strefy parkowania, aby uniknąć tworzenia się zatorów drogowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, która 1 listopada jest całkowicie darmowa. Możemy korzystać z tramwajów, autobusów, trolejbusów na obszarze 56 miast i gmin bezpłatnie. Ponadto uruchomiliśmy 16 linii specjalnych linii cmentarnych. Można nimi dojechać w okolice cmentarzy, m.in. w Katowicach, w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, w Knurowie czy w Czeladzi. Także tym bardziej zachęcamy pasażerów, żeby przesiąść się do komunikacji miejskiej, bo dojedziemy w okolice cmentarzy bezpłatnie i nie będziemy musieli denerwować się, szukając na przykład miejsc parkingowych. Ze wszystkimi szczegółowymi informacjami dotyczącymi objazdów, zakazów kursowania linii komunikacji miejskiej czy zamknięcia ruchu mieszkańcy mogą zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych miast i gmin, a także komend miejskich policji. Sporo zmian w organizacji ruchu już dziś obowiązuje na przykład w Katowicach. Na przykład w rejonie cmentarza przy ulicy Sienkiewicza trzeba liczyć się z tym, że od ulicy Powstańców ta ulica będzie zamknięta dla ruchu. W rejonie ulicy Damrota od ulicy Powstańców do ulicy Przemysłowej także ten fragment będzie zamknięty. Proponujemy zostawianie swoich samochodów w rejonie parkingu przy placu Sejmu Śląskiego. Też fragment ulicy Brackiej będzie zawężony. A to tylko część z wielu obowiązujących już dziś zmian. Miasta przypominają, że w dniu, kiedy mieszkańcy tłumnie będą odwiedzać groby bliskich, ruchem może kierować policja, a Straż Miejska będzie prowadziła więcej patroli. Tramwaj PESA 2012, czyli taki, który ostatnio został skradziony z zajezdni w Zawodziu w Katowicach, to jedna z najbardziej popularnych jednostek tego typu w kraju. Jak się okazuje, kierowanie nim wcale nie jest trudne. Jeżeli wagon już jest włączony, przygotowany do jazdy, no to niestety, no to problem tak naprawdę zanika, tak? Wystarczy dwie czynności wykonać i jedziemy. I tak właśnie zrobił 25-latek ze Świętochłowic, który około 20 minut po północy w sobotę, wykorzystując najpierw nieuwagę ochroniarza, a potem pracownika firmy zewnętrznej, który tramwaj serwisował, odjechał PESą 2012 w kierunku Chorzowa. Wszedł przez bramę, przez którą wyjeżdżają na co dzień tramwaje, bramę, która jest pilnowana przez firmę ochroniarską zewnętrzną. Tą bramą tramwaje wyjeżdżają, ona jest zawsze zamknięta. Otwierana jest tylko na ten moment, kiedy tramwaj wyjeżdża z zajezdni i robi to fizycznie pracownik ochrony. Jednak jak wynika z nagrań monitoringu, który znajduje się w zajezdni, tym razem z nieznanych powodów pracownik ochrony miał zostawić bramę otwartą. Zanim 25-latek został zatrzymany przez policję, zdążył tramwajem dojechać do centrum Chorzowa, zabierając po drodze pasażerów. Na razie nie wiadomo, jak wiele osób wsiadło do tramwaju widmo, bo maszyna jest zaplombowana i czeka na wizytę funkcjonariuszy policji, którzy zajmą się przede wszystkim monitoringiem skradzionej PESY 2012. 25-letni mieszkaniec Świętochłowic najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwo polegające na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym poprzez prowadzenie bez uprawnień pojazdu w postaci tramwaju i dokonanie krótkotrwałego użycia tego pojazdu. Wcześniej zamiast krótkotrwałego użycia 25-latek miał usłyszeć zarzut kradzieży z włamaniem, jednak po dokładnym zapoznaniu się z aktami sprawy prokuratura zmieniła mu kwalifikację czynu. Za postawione zarzuty grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Tak wysoka kara jest uzależniona m.in. od wartości skradzionego tramwaju. Ten kosztuje zwykle około 7 milionów złotych. Spore utrudnienia dla kierowców w Częstochowie i to już od czwartku 3 listopada. W związku z nowym etapem prac przy przebudowie DK91, czyli tzw. Gierkówki, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. No źle, ogólnie źle i długo. Rok czasu, całe lato minęło i nie zrobili nic. Będą kolejne utrudnienia na odcinku ulicy Wojska Polskiego. Będzie zamknięta. No nie wiem, jak to będzie. Akurat przejeżdżam tutaj tędy do pracy. Nie wiem, którędy będę jeździł. Zobaczymy. Masakra. Chyba sobie będzie urlop dziekański wziąć, żeby do pracy dojechać. Aż tak źle? No niesamowicie. Przecież nie ma żadnej rozkopane przeczołowa i do wszystkie strony. Kierowcy muszą się liczyć m.in. z zamknięciem odcinka Alei Wojska Polskiego. Utrudnienia odczują nie tylko mieszkańcy Częstochowy, ale także ci, którzy będą chcieli przejechać przez miasto w kierunku Warszawy lub Katowic.
Mamy zamknięty odcinek cały miejski od Alei Jana Pawła II do ulicy Rakowskiej w kierunku Katowic. Więc tutaj prosimy o to, żeby ci, którzy nie muszą wjeżdżać do miasta, by kierowali się na autostradową obwodnicę miasta, bo to jest naturalne obejście tego utrudnienia. Przeciwnie, w kierunku na Warszawę mamy czynny odcinek od ulicy Rakowskiej do Krakowskiej z jazdem w Krakowską i fragment dużo krótszy niż ten po przeciwnej stronie objazdu. Więc w tym kierunku, jeśli też nie musimy wjeżdżać przez miasto, albo do miasta dojechać, albo po mieście się poruszać, korzystajmy z autostradowej obwodnicy miasta. Z utrudnieniami na tak zwanej Gierkówce kierowcy muszą się liczyć do końca przyszłego roku. Wtedy też ma zostać ukończona modernizacja drogi. Poseł PiS Marek Wesoły ma objąć funkcję wiceministra aktywów państwowych. Będzie odpowiedzialny za górnictwo, twierdzi dziennik Gazeta Prawna. Do nominacji może dojść w najbliższych dniach. Według gazety decyzje zapadły. Na tę kandydaturę miał zgodzić się już prezes Kaczyński i Jacek Sasin. Poseł Wesoły dał się szerzej poznać opinii publicznej, gdy podczas specjalnego wystąpienia lider PiS Jarosław Kaczyński poparł jego kandydaturę na prezydenta Rudy Śląskiej. Ostatecznie jednak zajął trzecie miejsce i odpadł. Marek Wesoły ma zastąpić teraz Piotra Pyzika, wiceministra i pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Kierownictwu Ministerstwa Aktywów Państwowych nie podobało się, że Pyzik nie potrafił dostatecznie złagodzić nastrojów górników, którzy protestowali w sprawie wyższych wynagrodzeń i dodatków antyinflacyjnych. Halloweenowy koszmar kierowców na ulicach Jaworzna i Zawiercia. Żółta skrzynka widoczna z kilkunastu metrów, krótki błysk i od razu wyższe ciśnienie i spojrzenie na licznik prędkości w samochodzie. Ale spokojnie, tym razem zdjęcia robi żywy człowiek, a mandatów nie będzie, choć czasem powinny być. Bardzo fajne. Czemu? No, ciekawe, oryginalne, ale od razu zauważyłem, że ludzie zwalniają. Bardzo dobrze, więcej czegoś takiego by trzeba było. Przebranie się za fotoradar to oryginalny pomysł mieszkanki Jaworzna Weroniki Synowiec. W niedzielę pasjonatka motoryzacji napędziła strachu mieszkańcom Zawiercia, a w poniedziałek Jaworzna. Pomysł spodobał się wielu kierowcom i przechodniom. Znajomi robili zlot halloweenowy, wiadomo, związane z motoryzacją, temat motoryzacji. I się zastanawiałam właśnie, co by zrobić takiego przerażającego, jak się przebrać w takim sensie, że na przykład przestraszyć kierowców. No i oczywiście musiał po prostu paść pomysł fotoradaru, bo no za policję nie będę się przebierać, ale właśnie coś takiego oryginalnego wymyśliłam, z tym, że jak szukałam gdzieś właśnie w grafice, czy jakieś takie przebranie jest gotowe, to właśnie natknęłam się na filmik tego francuskiego komika Remiego. Bo to Francuz Gemi Gaillard, znany z zabawnych filmów w internecie, kilka lat temu przebrał się za fotoradar i robił zdjęcia kierowcom. Na co dzień Weronika wraz ze znajomymi należą do nieformalnej grupy Graty Zjednoczone. Jeżdżą na przykład taką atrapą policyjnego radiowozu. Można powiedzieć atrapa, można też powiedzieć karykatura, bo nie chciałem też robić jakby w stanie, jak to faktycznie jeździły takie radiowozy. Chciałem bardziej dodać swoje jakieś takie jeszcze atrybuty, żeby trochę się jednak odróżniał. I występujemy tutaj pod nazwą Graty Zjednoczone. Jest to zrzeszenie miłośników klasycznej motoryzacji. Organizujemy zloty samochodowe i głównym celem tych zlotów jest przede wszystkim spotkanie się i porozmawianie na różne ciekawe tematy, poglądanie motoryzacji. Mimo że dziś błysk nie musiał oznaczać mandatu, to warto pamiętać, że gdy zatrzyma nas patrol policji, raczej nie zapyta cukierek czy mandat.